Hej, cześć, siemanko, z tej strony znowu ja, Camerlord, i witam was wszystkich bardzo serdecznie w second looku na World of Warships, ponieważ first looka nagrywając strasznie zgałganiłem całą sprawę i z całości wyszła straszna kupa. Nagranie się nie udało i dlatego to już jest już second look. Mówię wam o tym dlatego, że mógłby ktoś się dopatrzyć pewnych niejasności, ponieważ może mój okręt nadal jest w bitwie. Od razu po bitwie, jak zobaczyłem, że coś jest nie halo, wyszedłem z bitwy. O, widzicie, jeszcze nadal mój okręt, którym postanowiłem się pobawić, jest w bitwie. Poczekajmy, może aż on wróci. W tym czasie ja opowiem moje pierwsze wrażenie, jakie miałem odnośnie tej gry. A więc, no, wchodząc już do ekranu logowania, zauważyłem sporą zmianę od World of Tanks, ponieważ sporą różnicę pomiędzy World of Warships a World of Tanks, ponieważ jest już animacja ekranu wczytywania, której prawdopodobnie nie było w World of Tanks. Już nie pamiętam, dawno tego ekranu nie widziałem przez mody, które mi wyłączyły go po prostu. Po drugie, jest bardzo ładnie zrobiona szata graficzna, no jakby to powiedzieć, HUD-u, interfejsu użytkownika. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ogółem grafiki też są spoko, jak zobaczycie modele w bitwie. Co prawda nie są to najwyższe detale, co pewnie możecie zauważyć, ale jeśli będziecie grali sobie sami, jeśli pobierzecie tą grę, możecie zauważyć bardzo piękną grafikę, która po prostu, no, zostaje w pamięci, tak, jest już dopracowana. Druga moje spostrzeżenie było takie, już po tym jak się zalogowałem, zauważyłem, że nie ma załogi w statkach. Nie wiem, czy tego jeszcze po prostu nie dodali, czy tego nie będzie. Nie ma także wolnego expa. Nie ma wolnego doświadczenia. No, czyli po prostu nie możemy jednym statkiem, grając cały czas, wbić doświadczenia tak, żeby kupować inne statki. Tylko po prostu, no, musimy grać statkiem, który wbijamy, i tyle. Mamy cztery miejsca okrętowe. Nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ponieważ OBS-em, czyli poprzednie moje nagranie, nie wyszło strasznie. Nie było widać nic w tym momencie. Tak samo nie było widać bitwy. Mam nadzieję, że teraz wszystko się nagrywa dobrze. Mamy do dyspozycji drzewko technologiczne Japonii, drzewko okrętów japońskich. Mamy krążowniki. Krążownik dostaliśmy na start. To nazywa się Heshidate. Nie wiem, co to może oznaczać, ale tak się nazywa. Później możemy przejść w niszczyciele. Możemy mieć pancerniki oraz możemy mieć lotniskowce. Lotniskowce będą bardzo mnie interesowały. Zastanawiam się, co to może być. Wydaje mi się, że to może być coś w rodzaju artylerii w World of Tanks. Takie mam dziwne wrażenie, że to będzie działało w podobny sposób. Niszczyciele będą prawdopodobnie jak TDK-i, czyli niszczyciele czołgów. No i pancerniki, no to moim zdaniem będzie coś w rodzaju heavy tanka, a krążownik będzie med lightem albo coś takiego. No ja nie znam się szczególnie na statkach, ale tak mi się wydaje, że to będzie tak wyglądało. Moduły mamy, nie mam pojęcia, co mi to da, ale mamy coś takiego. Mamy silnik, mamy jakiś układ kontroli ognia, mamy kolejny kadłub do odblokowania za jakiś czas, może już teraz będę go miał. Oraz mamy główną baterię, czyli działa lepsze. I potrzebujemy 720 doświadczenia, aby przejść na kolejny czołg, przynajmniej w przypadku Japonii. Mamy również amunicję, która wydaje mi się, że jest nieograniczona, nie musimy jej odkupywać. Takie mam dziwne wrażenie, że możemy pakować pocisków w powietrze ile chcemy. Ponieważ nigdzie nie widzę, nie no, automatycznie uzupełniane pociski chyba są, tak mi się wydaje. No i profil to już mniej istotna rzecz. Na start proponowali mi bitwę treningową, ale ja wybrałem już od razu bitwę kooperacyjną i w sumie zginąłem bardzo szybko w tej bitwie, którą grałem kooperacyjna. Kooperacyjna chodzi o to, że gracze grają przeciwko botom i moi gracze zostali z tyłu, ja popłynąłem do boju i ja zostałem obstrzelany dosyć srogo, więc szybko zatonąłem. No dobra, nie będziemy tyle czekać na ten okręt. Popłyniemy sobie Eri okrętem Stanów Zjednoczonych. O, i widzicie, i wrócił Heshidate. No to jednak nie popłyniemy Eri. Zobaczmy, może od razu mamy już jakieś PD, to może kupimy coś do tego czołgu. Jezu, czołgu, co ja mówię, do tego okrętu. Widzicie, przyzwyczajenie z World of Tanks.
tutaj kadłub. Czy kadłub ma jakiś udźwig, tak jak to było w czołgach? Chyba nie ma udźwigu. Jest szybkostrzelność poprawiona, więc weźmy sobie, zbadajmy działo nowe. Zbadać, tak. Kupić i zainstalować? Tak, widzicie, od razu jest jakaś różnica. Prawdopodobnie dźwięk będzie wyciszany osobno, ponieważ strasznie daje mi po uszach, a nie będę go ściszał w trakcie nagrywania. Ponieważ nie wychodzi to najlepiej, i ponieważ, i będę powtarzał się. Lecimy do bitwy, zobaczycie, jak wygląda pierwsza bitwa. To nie jest seria, nie planuję na razie serii z tej gry. Prawdopodobnie pogram sobie tam sam w tą grę, ponieważ śledziłem już projekt, nie wiem, czy mówiłem, czy nie. Śledziłem ten projekt już od dawna i od razu, jak wyszła Open Beta, to postanowiłem na nią dołączyć. Pobierałem klienta i od razu byłem strasznie podjarany. Postanowiłem nagrać coś dla Was, takie pierwsze spojrzenie. Myślę, że może Wam się spodobać. Wejdźmy już do bitwy. Można przyspieszyć sobie ekran. Wczytywania, drobnaścina i jesteśmy. Oddalmy kamerę odrobinę. Tutaj możecie cały mój okręt zobaczyć. Oddalmy jeszcze trochę na start i jak możecie zauważyć na dole, czy ja mogę kursor uwolnić tu. Na dole mamy prędkość naszą, można w węzłach prawdopodobnie to jest podawane, można przyspieszyć, zwolnić. WS oczywiście skręcamy z drobnym opóźnieniem, przytrzymujemy przycisk skręcania i wyskakuje na środku taka strzałka, przyjrzyjcie się, o, to jest jak mocno skręci i teraz w drugą stronę i on ładuje jakby skalę. Ja puszczam i ona osłabia się, on nabiera kurs w tamtą stronę. Zwolni jeszcze bardziej na 1/4. Nie chcę być szybciej znowu na polu bitwy niż moi sojusznicy. Widok snajperski, chyba to tak się też nazywa w tej grze, jest bardzo ciekawy, ale wygląda w ten sposób, że ja już dalej nie mogę unieść kursora, nie można strzelić w niebo. Tylko można strzelić jakby do zasięgu skutecznego, do maksymalnej. Mamy oznaczony maksymalny zasięg okręgiem na minimapie. Tutaj takich przerywanych kresek, z tego co zauważyłem. No i co? Mamy do dyspozycji OB i PP, czyli tak jak w czołgach. Mamy OB, czyli odłamkowo burzące, prawdopodobnie tak, odłamkowo burzące i przeciwpancerne pociski. Oraz o, co już tu strzela? Już? Coś mi znikło. Łap. Strzeliłem pierwszą moją salwę. Może złapię, może nie. Zatrzymam mój. O, dostał 1000. Jak widzicie, pociski lecą trochę i trzeba przewidywać, gdzie uda się przeciwnik. Jak płynie z maksymalną prędkością, to jeszcze chyba strzelę za niego. A widzicie, nie trafiłem po prostu. Jeśli skręci w moją stronę, to pociski, o, widzicie, przyspieszył do maksymalnej prędkości prawdopodobnie. No, po prostu nie wiem, jak się jeszcze strzela w tej grze. Nie umiem oddawać celnych strzałów. Trochę tam raz na ruski rok trafię, ale nic specjalnego. Traf, 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 traf. Jest! 400. Dobra, kolejny nam. O, nie uniosę do niego już celownika, więc podpłynę odrobinę bliżej. No, na cel bym chciał tego kolegę sobie tutaj obrać. To jest bot, rzecz jasna. Tego bota bym chciał obrać sobie na cel. O, coś tutaj mnie bije. Pojawił się znienacka jakiś krążownik niż przeciwnika. Okupacja naszej bazy. Niedobrze. Musimy szybko zawrócić i spróbować jeszcze tam dotrzeć. Ale obrywam ostro od tego. Od tego okrętu nie trafię. Strasznie mi się podoba taka bitwa morska. Już jakiś czas temu szukałem gry, która by właśnie była o czymś takim, o bitwach morskich, niekoniecznie z tego okresu, ponieważ ja lubię gry z trochę starszych lat, jakby trochę cofające w czasie, średniowiecze, coś w ten deseń, starożytność, średniowiecze to są. Mój ulubiony okres w grach komputerowych, ulubiony czas, w których gra jest osadzona. Tak samo lubię właśnie gry strategiczne z tamtych czasów bardziej niż nowożytne. No, sru.
Wrogi okręt zniszczony. Pięknie. Udało się pierwszy raz zniszczyć kogoś. Schowałem się dla tamtych za skałkę. To dobrze. Tutaj mamy kolejny cel. Zwolnij, zwolnij do 1/4. Strzelamy. No, zobaczmy jak to wyjdzie. Ja nie wiem nawet, czy możemy w jakikolwiek sposób skupić celownik, tak jak jest to w czołgach. Prawdopodobnie nie. Prawdopodobnie strzelamy po prostu z dział i czy one trafią, czy nie, to już losowe jest zdarzenie. Może tym celownikiem, dwójką próbujmy. Dwójka powinna trafić, tak. Dwójka uderza w miarę celnie z tego co widzę. Jeśli może nie jest coś dostosowane odpowiednio, dźwięki, głośność czy coś, to przepraszam was za to, ale... lecą torpedy. Lecą torpedy, któryś z naszych towarzyszy oddał salwę torped. No, pięknie. Piękny widok. I zobaczcie, teraz jeszcze zatrzymam mój okręt, popatrzymy jak on tonie. To jest też świetnie zrobione, to mi się bardzo podoba. W zasadzie gdyby okręty zostawały na powierzchni wody jako wraki, byłaby to wręcz porażka, żenada. A tak mamy coś pięknie zrobionego, jak to tonie. Możemy sobie popatrzeć, możemy oczywiście popodziwiać, ale podziwiać radzę jedynie w rundach na boty, ponieważ gracze mogą być bardzo niemili. Takie przyzwyczajenie z WOTA, że po prostu gracze, przynajmniej ja mam takie przyzwyczajenie z WOTA, że gracze nie są najmilszymi towarzyszami. O wiele przyjemniej będzie wam się grało po prostu z jakimś przyjacielem na Skype'ie czy coś, ponieważ gra będzie dla was i ciekawsza, i będziecie mogli się z kimś podzielić wrażeniami. Aj, obrywam, muszę cofnąć okręt odrobinę. Co bym mógł jeszcze dodać na ten temat? No, First Look polega na tym, że po prostu rozgrywam swoją pierwszą rozgrywkę, w tym wypadku to jest Second Look, ponieważ no, nie udało mi się to tak, jakbym ja tego chciał. Przeładujmy na pepeki, zobaczmy jak to działa. Jeszcze nie strzelałem z przeciwpancernych, same obeki na razie ładowałem we wroga. PP lecą dosyć skupione. I 400. No, czy ja wiem, czy to jest szczyt moich marzeń? 400. A przełączmy na obeki i zobaczmy jak to będzie. Przeładowywanie. Sru. Zobaczmy ile zranimy z obeka. 660, no więc na razie to jest chyba lepiej opłacalniejsze strzelanie z obeka do przynajmniej krążowników, jeśli przyleci jakiś pancer... O! W burtę mi tu ładuje swe pociski. Niedobry wróg. No, zobaczmy. Nie trafimy. Sru. Kolejną mnie trafię. Strzelać przed niego muszę zacząć. On ucieka mi, no racja. Zgałganiłem to. Tak jak zgałganiłem poprzednie nagrywanie. I czemu nie zatonął? Halo. To ja go tak ładnie trafiłem. Top się. Średnie uszkodzenia, on też go trafiam. Czemu on nie chce zatonąć? No i pali się. Top się. A boli, 2000 życia mi zostało, a on mnie dosyć ostro tu bije. Mamy drugie zniszczenie. Chyba najlepszy wynik w drużynie. W którą stronę ja płynę? Wygrana runda. A więc w tym momencie zakończymy ten odcinek, ten first look na tą grę. Oto moja opinia na temat tej gry jest taka, że wymaga prawdopodobnie dopracowania jeszcze, ale już to jest bardzo dobry tytuł. Przyjemnie można pograć sobie. To nie jest gra tego typu co czołgi, że rozgrywamy rundę za rundą. Przynajmniej takie mam wrażenie na razie, rzecz jasna, że rozgrywamy rundę za rundą, tylko po prostu chodzi o to, żeby sobie na spokojnie zagrać taką partyjkę, dwie i odpocząć przy niej, zrelaksować się może. Co jeszcze bym mógł dodać? Bym mógł dodać, że zachęcam was do gry, może wspólnej. Na razie nie jest to
zaplanowana seria i raczej nie będę planował jej. Pobawię się w tę grę, później zrobię recenzję może na temat tej gry, po jakimś czasie po prostu jak w nią pogram, powiem coś więcej na temat tej gry, a na razie nic więcej nie mogę dodać. Zapraszam do lajkowania, do komentowania i do subowania, rzecz jasna. I to tyle na dziś. Cześć!